No i w tej chwili mamy w powietrzu dwa śmigłowce Mi-24 pomalowane w zielone barwy. Drodzy Państwo, w tej chwili możecie sobie Państwo porównać, jak wygląda ich kamuflaż na tle tego lasu. Gdyby były na tle lasu, zeszły na wysokość niżej, byłyby praktycznie niewidoczne dla nas. Dokładnie. To śmigłowiec, który obrósł swego rodzaju legendę. No w tej chwili nasza misja w Afganistanie również wykorzystuje te śmigłowce. One ale tam, tam tak, ale trzeba powiedzieć, że one wtedy zdobyły swoją legendę. One, tak, nazwano je nawet latającymi czołgami w pewnym sensie. Latające czołgi. I nie jest to nazwa na wyrost. U nas nazywane są hokejami. Ze względu na podobieństwo pewne do kija hokejowego, Rosjanie nazywają zaś krokodyl. Naprawdę, w którym można przewieźć drużynę piechoty z wyposażeniem. Dodam jeszcze, że on służy oczywiście jako śmigłowiec bojowy do zwalczania broni pancernej, siły żywej przeciwnika w ograniczonym zakresie do zwalczania również innych śmigłowców. No warto chyba też dodać, że śmigłowiec oczywiście jest opancerzony. Jest opancerzony, proszę Państwa, blachą stalową o grubości 5 mm. O podwoziu już Witek wspominał, trzypunktowe, kołowe, chowane w locie. Oczywiście osobne dwie kabiny. W dolnej kabinie siedzi operator uzbrojenia, pilot siedzi w tej przewyższonej górnej. Mają oczywiście ze sobą pełną komunikację, stanowią jedną bardzo silną pięść. W tej chwili można już dodać nawet pancerną. Bardzo groźna broń. Bardzo skuteczny statek powietrzny. Chciałbym też zwrócić uwagę na niezwykłą precyzję manewrów obu. Kiedy krążyli tutaj nad nami, widać było, jak prowadzony bardzo pięknie, precyzyjnie nie powtarza, a jakby jest jednolicie wykonuje wszystkie manewry wykonywane przez prowadzącego. W tej chwili w pewnym skrócie perspektywicznym widzimy, jak zbliżają się do siebie rozpady, oczywiście nie mogą być zbyt blisko siebie. Górka tyłem na wznoszeniu, taki lekki, bardzo piękny. A to są równo... Odbicie lustrzane, to jest taki pilotaż lustrzany, można powiedzieć. Synchroniczny. Tak, gdybyśmy linię złotego podziału dali między nich, to się do niej zbliżają i oddalają dokładnie w tym samym momencie. Proszę bardzo, teraz mijanoczka i przejście do kręgu. Bardzo ciasno potrafią zawinąć. Mi-24 powoli odlatują, a ja spoglądając w lewą stronę, już niemal instynktownie wyczuwam ten samolot. Do startu będzie się szykował w tej chwili drodze kołowania samolot Mi-29. Drodzy Państwo, wierzcie mi, nie będziecie mnie słyszeć ani mnie, ani Tomka podczas pokazu tego samolotu. W związku z tym to będzie krótka przerwa w komentarzu. Proszę bardzo, i Mi-24. Na ludzie po prostu padły podejście, proszę Państwa, proszę bardzo. I pewnie efektowne rozejście. Witek, wspominał Państwu o wystawie statycznej, naprawdę jest na niej dużo atrakcji, ale też, proszę Państwa, można kupić na przykład ciekawe książki, a dzisiaj także spotkać się z niektórymi z autorów tych książek. Jest śmigłowce, właśnie są z pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych. Tak. I to może dziwić wojska lądowe, no ale wojska lądowe w tej chwili zmieniają. Mają swoje lotactwo oczywiście. Trzeba sobie przejść się na maksymalne. Nie jadą według harmonogramu. Thank you.
Zauważyliście Państwo uwagę, z jaką łatwością właśnie robią te górki?